Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dziś pokażemy sobie dwa riffy zespołu The Police oraz Cheta Atkinsa. Oba riffy gram na przystawce tej przy gryfie, także ten przełącznik w górną pozycję. Strój oczywiście mamy standardowy, gramy kostką i możemy zaczynać. Zaczniemy od riffu zespołu The Police. Oczywiście ten riff, jak i kolejny, polecam Wam wypróbować sobie na gitarze akustycznej albo na klasyku. Tam również powinno brzmieć to oczywiście fajnie, ale w oryginale grane to było na elektryku, także ja tutaj zostawiam gitarę elektryczną. Pierwszym naszym dźwiękiem jest struna piąta, próg czwarty. Tutaj kładziemy palec pierwszy. Palec trzeci kładziemy dwa progi wyżej i jedną strunę niżej. Także struna czwarta i próg szósty. I mały palec tutaj w tym riffie i w kolejnym będziemy dość dużo używać małego palca. Kładziemy go na strunie trzeciej, na progu ósmym. Tak? I gramy te trzy dźwięki po kolei. Tak, jak widzicie, zaczynam od jednego palca, potem dokładam kolejne, tak? Teraz ten sam układ musimy przenieść jedną strunę wyżej i jeden próg wyżej, tak? Na strunę szóstą, na próg piąty, tak? Także jeszcze raz. Tak, jak widzicie, za pierwszym razem gramy po prostu te struny kolejno, ale już w drugim układzie najpierw gramy strunę szóstą, czekamy chwilę i dopiero później piątą i czwartą, tak? Próg 7, 9. Kolejny nasz układ jest dwa progi wyżej, również na strunie szóstej. I tutaj tak samo, najpierw gramy strunę szóstą, chwilę czekamy i dopiero 5, 4, tak? Ostatni układ jest na progu drugim, na strunie szóstej. Tutaj te trzy dźwięki i ponownie gramy pierwszą, czekamy chwilę, piątą, czwartą i na koniec krótka technika, slide w górę o jeden próg. Tak, małym palcem. Po prostu uderzamy na szóstym i przesuwamy, nie odrywając palca, na próg siódmy. Tak, zrobiłem lekcję dotyczącą slajdu, także jeżeli nie łapiecie, o co tutaj chodzi, to znajdziecie link w opisie filmu. I od początku powoli. Ok, trochę szybciej. Zdaję sobie sprawę, że jest tutaj dość duży rozstaw, ale tak prawdopodobnie grane to było w oryginale i w ten sam sposób to zostawiłem. Także ten riff możemy sobie grać w kółko, no i to będzie właściwie wszystko. Mam nadzieję, że to słońce tutaj Wam nie przeszkadza za bardzo i wszystko widać. Kolejnym riffem jest riff pod tytułem Mr. Sandman, z utworu pod tytułem Mr. Sandman. I tutaj będziemy mieli dwa główne chwyty, tak? Pierwszy będzie taki, a drugi będzie taki. Ok? Zaczynamy od tego, że kładziemy nasz pierwszy palec na strunie pierwszej na progu czwartym, tak? Teraz każdy kolejny palec jest jedną strunę wyżej i jeden próg wyżej, tak? Także tutaj mamy struna pierwsza, próg czwarty, palec drugi to struna druga, próg piąty, palec trzeci to struna trzecia, próg szósty i palec czwarty najwyżej, struna czwarta, próg siódmy. I to jest nasz układ numer jeden. Tak, jak widzicie, tutaj mamy już początek utworu. Wystarczy, że te struny zagramy po kolei. Tak, takie to jest proste. Dalej musimy oderwać nasz mały palec i przenieść go tutaj na strunę drugą. Tak? Na próg siódmy. Ten sam próg siódmy, tylko że na strunę drugą. Jeszcze raz. Potem go odrywamy. Tak? Zostaje nam oczywiście palec drugi na strunie drugiej. Jego nie odrywamy. I trzecia. I czwarta. Wracamy małym palcem na próg siódmy. Wszystko widzicie na tabulaturze, także mam nadzieję, że to nie jest zbyt trudne. Ja tutaj gram czasami, że po prostu ten dźwięk, który chcę zagrać, to przykładam dany palec i gram to tak. Tak, oczywiście nie musicie tyle ruszać tymi palcami. Wystarczy, że będziecie trzymać ten układ i właściwie tylko palec numer 4 przeniesiecie. No jak Wam będzie wygodniej. W każdym razie, na sam koniec
wykonujemy ponownie slajd, tak jak w przypadku poprzedniego riffu. Tym razem o dwa progi w górę, tak? Palcem czwartym na próg dziewiąty. Dalej pierwszym palcem przyciskamy na progu siódmym strunę drugą i trzecią. Gramy najpierw trzecią, potem drugą. Tak? Tak, spłaszczamy ten palec tak trochę niżej i łapiemy sobie strunę drugą. Na koniec palec czwarty na próg dziesiąty. Tak? I nasz chwyt, który to wygląda w ten sposób, że palec trzeci mamy na strunie czwartej, tu na progu dziewiątym. Palec pierwszy na strunie trzeciej, na progu siódmym. I tu czwarty palec też przykrywa strunę dziewiątą, na progu dziewiątym, tak? Od samego początku. Uważajcie, żeby nie uderzyć tutaj struny pierwszej. Ja ją tutaj tłumię, także nie ma z tym problemu. Strunę piątą też jako tako tłumię. No ale skupiamy się na tych trzech strunach. Tak? Jak widzicie, ten riff również jest bardzo przyjemny. Oczywiście jest to tylko intro, dalej wygląda to nieco inaczej. I zachęcam Was do rozpracowania całego utworu. To by było tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę i zobaczymy się w następnym filmie.